Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, witam was serdecznie w Nowym Londynie, po raz kolejny. O, 276 ludzi podniosło tę śmierć w trakcie badań medycznych. No i elegancko. Niektórzy pacjenci, centrum przetwarzania. Oh yes. I mamy centrum przetwarzania odpadów, to byśmy mogli zbudować, żeby degradację też nam obniżyć. To byśmy musieli przemysłowej. O, tylko nie mogę. A, bo nie mam tak, bo nie mam rdzeni. No właśnie, trzeba było się zająć rdzeniami. I z tego co... O, tu coś jest. To byśmy musieli kanion przejść. W tym momencie jest zbyt niebezpieczna. Wyślij ekspedycję. W tym momencie nie możesz zbadać tego obszaru. Aha, okej. Okay. Nie, to nie. Rozbierz resztki. To nie. Mnie bardziej interesowało tutaj coś. Opuszczona stacja badawcza. Aha. Zapakowana przez zamieć? Ale... Aha, ta zamieć jest tutaj. Teraz, okej. Okay. Przyjmij do siebie szamanki. Nowolondynkami. Ale trzy rdzenie przyniosą. Kurde. Ale spadnie mi wtedy relacja z niezłomnymi. Znaczy, ale to wtedy będę mógł ją podnieść, nie? Dobra, przyjmijmy je. Bo Nowy Londyn się na pewno przyda. A przecież z tymi możemy zrobić tak, że zrobimy mu tak. Zrobimy im udziel poparcia. Cyk. Proszę bardzo. Tym też możemy udzielić poparcia, czy nie? Nie, tym nie możemy poparcia. Ale możemy tym... Kurczę, no chciałbym, żeby... Możemy im sfinansować, powiedzmy. Czekaj, bo oni są 33%, a ci 36%. Możesz mordę. Sfinansuj projekty. Dobra. Bo bym musiał, kurczę, mieć w końcu dwóch przynajmniej... Dopiero później. Ich mógłbym też na przykład nie udzielić im poparcia. Potępić, tylko że wtedy ferwor im wzrasta, to byśmy, kurde, tu już mieli zadymy prawie, nie? Bo wiecie, co ja chcę zrobić? Ja chcę w końcu, kurczę, dopaść się do tych praw. Do tych praw na temat władzy. Przede wszystkim to. Czy to by się udało zrobić, jakbyśmy tutaj przekonali... Byśmy dali, zaproponuj, negocjuj. Jak to wygląda? Oni są otwarci, oni też są otwarci. Oni też są otwarci. Jakbym na przykład coś obiecał im za, to wtedy brakuje nam tylko jeszcze 53. 14 głosów. Frostlanderzy. Są niepewni 14 głosów. To byśmy mogli obiecać coś Nowolondyńczykom i obiecać coś Frostlanderom. A i tutaj bym mógł im przyznać jakieś głosowanie. Nie wiem, czy oni by... Kurde, nie wiem, czy oni by... A bo co tu? To piące wiertło głębinowe by musimy zbudować. To jest dosyć fajne, bo to by mógł na tym, gdzie tam żywność była, zbudować. Maszynowe cykle pracy. No dobra. No to myślę, że jesteśmy w stanie im obiecać, powiedzmy. Cyk. Jeszcze drugą negocjację byśmy z nimi przeprowadzili na głos za. I co oni by chcieli? Sfinansuj projekty. O, oni by chcieli, żeby... Po prostu im sfinansować projekty. Ej, to jest dosyć łatwe. To im możemy obiecać. Zobacz, i będzie za. Zaakceptuj. Głosuj. Dobra. Trochę władzy dostaniemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Oh yes. Dobra, tylko teraz tak. Potrzebuję zrobić jedno topiące wiertło. Ja bym to chciał zrobić w tej dzielnicy, gdzie jest nieskurcze, tylko teraz nie widać tego. Właśnie, bo też podobno
z altem, jak się wciska. O, i teraz tutaj widać wszystko. Dobra, wystarczy, że trzeba alt wcisnąć. A, i tutaj też widać, jakie budynki są. Okej. Okay. Tylko nadal nie widzę, które to były te złoże głęboka. O, tu jest to. To jest w tej dzielnicy. Dobra, i czy ja bym mógł po prostu zbudować tutaj te wiertło, wydobycie? O, topiące wiertło, tak. Wtedy byśmy o wiele więcej żywności wydobywali i byśmy spełnili też im obietnicę. A tym musimy tylko sfinansuj projekty. Mamy dużo tych. Cyk. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Badania medyczne. O. Dobra, wiecie co? Może te badania medyczne na razie przystopujmy. Bo chorych nie ma. Młoda krew. Eksperymentalne leczenie. Zarządco, młody lekarz Doc Hauser przyszedł do nas ze skargą. Ordynator naszej kliniki od miesięcy nie opracował żadnej nowej terapii. Co gorsza, wstrzymuje każdą moją inicjatywę, żądając większej liczby analiz. A w międzyczasie pacjenci cierpią. Hauser podkreśla, że prawo eksperymentalne leczenie wymaga zastąpienia obecnego ordynatora. Rzecz jasna, jego następcą miałby być Hauser. Popiera społeczność z niezłomnymi. O! Zmieńmy ordynatora na niezłomnych. Dobra. Na razie przystopujemy te eksperymenty. Bo chorych nie ma. Jak będą więcej chorych, to wtedy ich tam przyciśniemy, nie? No, co my tu jeszcze możemy? Bo teraz tak. Tu jeszcze te węgle możemy też wydobywać i zmieniać je na ropę. Ale ropę widzę, że nam ładnie tutaj robi zapasik. Na ten moment. Tu bym chciał jeszcze do tego dotrzeć, do stary punkt postoju. Ale to bym po prostu musiał dotrzeć, o, na Hama. Na Hama. Tyry, ty, ty, ty. Trzeba by było też, myślę, że tutaj zrobić sobie miejsce. Wypełniono obietnicę. No i elegancko. No i to mi się podoba. Drzewko idei. No właśnie. Teraz tylko co jeszcze byśmy mogli sobie miasto, mieszkania robotników, przydział zakwaterowania. Przez przestrzeń wzrasta. Niezłomnie. Zakwaterowanie według zasług. Schronienie zapewnienia miejsca lekko wzrasta. Przychody lekko wzrasta. Zakwaterowanie przyznane jest na podstawie wkładu finansowego osoby do kasy miasta. Osoby, które nie płacą składek, zostaną bez zakwaterowania. No pewnie. Ten, kto nie płaci, to mieszka pod mostem. No, oczywiście, że tak. Zgadzam się w pełni z tym prawem. Dobra, widzę, że tutaj trzeba by było. Bo tego nie powiększę. No właśnie, czy my jeszcze mamy jakąś dzielnicę, którą byśmy mogli powiększyć? Teoretycznie? Tak, na przykład tą. Jakbyśmy chcieli ją powiększyć? Aha, bo tu nie mamy też. Dobra, to może nie powiększmy tutaj, tylko zróbmy tutaj miejsce. Przecież lodołamacze. Dobra, teraz tych dwóch mam fajnie, to tych jeszcze tutaj mnie nie lubią, ale to z czasem. Przerwa w obradach. Dobra, zobaczmy, jak tutaj wygląda. Czyli tutaj tak, dobra konsumpcyjne. No i też materiały przede wszystkim. O właśnie, materiały. O tym całkowicie zapomniałem. Czy my możemy to powiększyć? Nie możemy powiększyć, ale byśmy mogli pewnie dzielnicę wydobywczą zbudować. Tak. Tak. Dobra. I tu. I tą dzielnicę wydobywczą. Żebyśmy mieli materiały, a też materiały mamy tutaj. W razie co? W razie co, to my mamy też materiały tutaj.
do wydobycia. Co tu się dzieje? Pielgrzymi. Pielgrzymy protestują. Rosnące napięcie. Zarządco, pielgrzymi wyszli na ulicę, protestując przeciwko rosnącemu uzależnieniu od ropy i generatora. Nie możemy bezczynnie patrzeć, jak niezłomni ograniczają rozwój miasta. Narzucają niepewną ścieżkę. Milczeliśmy, gdy zamieć zagrażała nam wszystkim, ale teraz mamy dość. Wydaje się, że tylko tak mogą wyrazić swój sprzeciw wobec obecnej sytuacji. Rozstawili namioty w centrum dzielnicy, połączyli je, blokując linie produkcyjne. Co powinniśmy zrobić? Również nie aprobują. Wspieraj. Zaakceptuj ich żądania. Nigdy w życiu. Wspieraj ich wizję. Nigdy w życiu. Przekonaj ich. Obiecaj wynagrodzić to pielgrzymom w inny sposób. Nie, później się nimi zajmiemy. Protesty. Z powodu napiętych relacji z władzami, frakcja pielgrzymi rozpoczęła protesty. Jej członkowie domagają się zmiany wybranego przez ciebie kierunku rozwoju miasta. W dzielnicach ogarniętych demonstracjami produkcja została wstrzymana. Z każdym tysięcem nowych zwolenników protesty będą rozprzestrzeniać się na kolejne dzielnice. Masz możliwość negocjacji w celu zakończenia demonstracji lub ich stłumienia przy pomocy strażników. Im większy ferwor protestujących, tym to trudniejsze i bardziej brutalne. Rozumiem. O kurde, to tu bym musiał stłumić. Negocjuj. Kontrprotest. O. Kontrprotest. Mogę zrobić. Stłumić nie mogę. Bo nie mam takiego jeszcze prawa. Ale mogę zrobić kontrprotest. Napięcie rośnie. Tylko potrzebowałbym wtedy tą... i tutaj kurczę teraz zmierzała mieszkań, tak? Rozumiem z tego co rozumiem. Niedobrze. Niedobrze. Tutaj naprawmy tu. Bym musiał te prawo do tłumienia protestów władzę zrobić. A wybrałem na razie do przegłosowania. Ale dobra, to może być tak, że... Te prawo, co żeśmy zrobili. Kurde, tych, co trzeba... Potęp ich. Ale ferwor wzrośnie. Dobra, to czekajcie, czekajcie, czekajcie. A, za 3 dni. Dobra. Ja bym chciał, jeżeli da radę... Zobaczymy. Zobaczymy. To bym chciał zrobić... To bym chciał zrobić władza biuro propagandy, aby zapewnić spójność działania. Słowa, które kierują do ludzi zarządca, będą transmitowane w całym mieście. Przemowa nacechowane defetyzmem oraz oszczerstwami będą zakazane. O, to mi się podoba. Ale ja bym chciał to, strażnicy porządku. Jest dużo na pewno za. Zaczęłoby Frostlanderów przekonać chyba. Albo jeszcze inaczej, bo my mamy tutaj jeszcze, że mi tutaj bardzo zależy na tym. O, i zagłosują. Zobaczcie, ukierunkowane relacje sprzeciwiających się temu ulegną pogorszeniu. Ale to tylko chyba się sprzeciwiają ci. Jesteś szanowany. Dobra, jest ukierunkowanie głosowania. Dobra, głosujmy nad tym. Idziemy tłumić od razu protesty. Dziękuję, dziękuję za poparcie. Bardzo jestem wam wdzięczny. No i to, proszę bardzo, wprowadzono prawo strażnicy porządku. I cicho teraz, patrzcie teraz tu. Stłum dzielnicy, 24 oddziałów, mamy tyle. Cyk. No i łatwo. Tłumienie protestów rozpoczęło się. Strażnicy brutalnie tłumią protesty. Oh yes. Tak, moi mili państwo. Tak to się robi.
Zmobilizuj, zrekrutuj porządkowych. Zmobilizuj automatony. Dobra. No i to mi się podoba. Gnojów trzeba zgnoić, nie? Nie będą mi tu protestować w moim mieście. Nie na mojej warcie. Tragedia w klinice. Eksperymentalne leczenie. Zarządco, lekarz Doc Hauser, który został niedawno mianowany na stanowisko koordynatora, poinformował o tragicznej śmierci 13 pacjentów w swojej klinice. Hauser podawał pacjentom wyciąg z pewnego grzyba w nadziei na wyleczenie gruźlicy, ale niestety lek okazał się trujący. No cóż, no. 13 osób zmarło. Dobra, pa, 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 pa. No i łatwo. 13 poza życiem. No. No tam grzyby, no trudno. Tłumienie protestów, sztanicy. No i łatwo. Wyłączono z powodu protestu, ale już nie ma protestu. Dobra, no i już łatwo. I mogą wracać do swoich domów. Ścieżka do władzy w imię bezpieczeństwa miasta. Zarządco, protest, który organizują pielgrzymi, wystraszył wielu mieszkańców miasta. Wiele osób domaga się odpowiedzi ze strony rady. Kapitan ograniczył władzę zarządcy, ale nie mógł przewidzieć, że dojdzie do takiego buntu. Być może nadeszła pora, aby zwiększyć uprawnienia naszego przywódcy i zapewnić tym samym bezpieczeństwo miastu. Przedstawiono kilka propozycji, które mogłyby nam się uporać z protestami. Do ciebie należy decyzja, czy umieścimy je w programie głosowań rady. Radni zagłosują w sprawie prawa regulującego uprawnienia zarządcy w oparciu o swoje racje. O. Tak, koniecznie. Pokaż. Porządkowi zarządcy. Zarządca może zmocnić oddziały strażników, rekrutując zahartowanych wojowników ze różnych społeczności, aby lepiej radzili sobie z zagrożeniami i utrzymywaniem porządku. Odblokowuje akcje społeczności wciel do porządkowych, którymi zarządca zarządza, które przyznaje dodatkowe oddziały strażników. O! No to teraz już leci tak władzami. Ja myślę, że tutaj... Albo biuro propagandy. Zgony będą w mniejszym stopniu pogarszać relacje. O! Napięcie spada. Co by na to, chłopaki? Jakbym przekonał samych... Ja zrobiłem bez przekonywania. Nie przejdzie to. Przeszło! Przeszło! Bez negocjacji, bez obiecanek, bez jakichś ukierunkowania. Biuro propagandy. No i pięknie. Propaganda musi być. Ale jajca, kurde, nie wiedziałem, że to przejdzie. Dobra. Teraz tak. Mamy teraz tak, dzielnicę jeszcze tu. Tą dzielnicę na pewno by można było chyba jeszcze rozbudować, wydaje mi się. Tą już nie, ale tą jeszcze tak. Tą byśmy rozbudowali. A, tylko tutaj nie mam też miejsca już. Musieli w tą stronę sobie powiększyć te miejsce. Cyk. Dobra, jak to tutaj wygląda dalej? A, ja chciałem tutaj zrobić, nie? Tą powiększyć dzielnicę. O. Tu, żeby było trochę cieplutko. Bo trochę mieszkań potrzeba. Potrzebne są też dobra konsumpcyjne. Ale to znowuż bym musiał dzielnicę przemysła budować. A właśnie, może ja też mogę już iniektor budować. To co? Nie zdążyłem. Centrum. Nie, bo rdzeni już nie mam. Nie, są dwa rdzenie. Co oni mi tutaj bawią? Ej, czekaj. Wymaga A4 rdzenie potrzebne. O jest! O jest! Zimniejszy sezon. Ale tutaj ropa jest ładnie. Dobra, zobaczmy teraz jeszcze też, jak tam nasza osada tutaj. 15, tutaj się ropa też zbiera. Tu wygląda wszystko, że jest ok. Ale wiecie co? Ja bym nawet te mieszkania, te co tutaj mam,
Ja bym mógł zbudować je gdzie indziej. Ja bym mógł je zbudować tutaj, pod tym. W tych, tutaj, gdzie jest ciepło, nie? To by nawet było lepiej. Zmobilizuj oddziały wież strażniczych. O, proszę bardzo. Zaufanie wtedy lekko spada, ale to nie, to na razie nie chcemy. Dobra. A czy ja tutaj bym mógł też budować, żeby jeszcze więcej ropy? Znaczy pewnie tak, ale chyba na razie nie jest mi to potrzebne. Chyba na razie nie jest mi to potrzebne. Dobra, ja bym inaczej jeszcze poszedł tutaj. Dobra, bo tu chyba znikły. Dobra. Relacje. Pozbędziemy się wszelkich śladów istnienia tego miejsca. Dawaj. Niski. Dobra, odkryjmy ten kanion, żeby dojść do... Tu jeszcze co było? Rozbierz, odbuduj stację. Ale to na razie chciałem zostawić. Jeszcze tu są węgla, tu jest też ta... Zbierz maszyny. 10% wydajności produkcji, albo możemy zbudować tu posterunek żywnościowy. To na razie bym zostawił. Połącz drogi. Imperialny statek. Zbuduj lub most powietrzny. O! Czekaj. Bo tu mamy wrak potężny. I my możemy... Tylko ja nie chcę drogi, a chcę drogę powietrzną zbudować, panie kochany. Czy nie mogę tutaj? To jest, czemu nie mogę ten? O, mogę. Dobra, chcę okejkę. Panie! Zasłania mi to. Coś mi tu zasłania, nie mogę zdać okejki. Co jest? Naprawdę? Nie, naprawdę? Nie mogę tutaj ten? What the fuck? Nie wiem, czy to będzie znaczyć, że to połączy się ze wszystkim. Połączy się, dobra. Ja nie musiałem zbudować tego tutaj. Wystarczy, że podłączyłem tutaj już do istniejącej tej drogi. Dobra. I co? I tutaj mamy 250 materiałów. Dobra. 250. Co tu? Może się kończy? Nie, jeszcze nie. Magazyn już jest przepełniony pewnie. To teoretycznie... Aha. Bo tutaj widzę, że ten ropa też już cała. Dzielnica spożywcza do naprawy. Cyk. Dobra, kilka domów jeszcze bym musiał zrobić. Kilka domów bym musiał jeszcze zrobić. Ale to tak. Możemy tą dzielnicę powiększyć. W ten sposób i tą dzielnicę tak naprawdę powiększyć. Albo musimy też tutaj zrobić po prostu miejsce do tego. Dobra, w ten sposób to zrobimy. O, czemu ci nas nie lubią?
Brak problemów. Powyżej nie wie co? Przez co? Brak problemów. Czemu mi tak ci nagle mnie tutaj przestali lubić? Finansuj. Złóż obietnicę. Opracuj cykle, opracuj zwiadowcy pionierzy. Dobra, obiecujmy im zwiadowcy pionierzy. Obiecajmy. Bo i tak mamy teraz do... czyli tu coś im obiecaliśmy, pokaż. Zwiadowcy pionierzy. Pielgrzymi, Forslanderzy. Czas eksploracji spada. Nie, lepiej, żeby poziom zagrożenia spadł. Dobra. Tutaj niech będą ci mieli dobrze. Dobra, teraz tak. Tego już nie możemy rozbudować, dzielnicy przemysłowej. Ale mamy dużo ludzi pracujących, to możemy po prostu zbudować kolejną dzielnicę. Tak naprawdę. Ja bym ją zrobił tak, tak. Bo tutaj byśmy dali... No właśnie. Bo ja bym tutaj dał magazyn, ale to bym musiał pierw sobie tutaj troszkę poszaleć i rozszerzyć tu. No się tutaj sobie tak zrobili, żeby ten magazyn posiadał pośrodku trzech dzielnic tutaj. Zresztą tu się już też kończą te zasoby. Przede wszystkim te materiały, nie? Materiały jeszcze tu możemy też zacząć wydobywać. To jest też taka ciekawostka, którą trzeba by było uskutecznić trochę. Róbmy to. No i też mieszkania. Mieszkania, mieszkania. No właśnie, bo teraz mamy też... Mieszkania, Instytut Badawczy, ciasny blok, wieża wentylacyjna. A, co tu mi? Znowu choroby. Drastyczny wzrost, ciasny blok. A jakbym im zrobił szpital kolejny? Iść tu. Choroba spada, nie? Potrzebuję tylko więcej ciepła, dobra. Zróbmy to. Ropy mamy dużo. Nawet magazyny już pełne mamy. Dobra. Teraz tak, dzielnica przemysłowa. Czyli dzielnica przemysła. Cyk. I tu bym chciał, żeby mi też produkowali te dobra konsumpcyjne. Ale to za chwilę. Rada. Co tu się dzieje? Przydział zakwaterowania według zasług. Ci są niepewni. Ale to potrzebuje... Teraz się zastanawiam, czy nie chcą głosować. Mają aktywną... Tych mógłbym jeszcze przekonać. A co byście chcieli? Wymóg... Prawo maszynowe, zbadaj. Zbadaj spalarnia odpadów. Maszynowe cykle pracy. Dobra, zbadamy to. Głosujmy. Et voilà, moi mili państwo. No i łatwo. Opracuj to, opracuj to, dobra, opracuj to. Opracowuje się dla Frostlanderów na razie. Tych jest za dużo, kurde, 10% gnoi. Musi być wdrożona. Prawo porządkowi zarządcy musi być wdrożona. O! To mogę każdego tutaj, tak, ten?
Nie, tego nie chcemy. Dobra, czyli jeszcze musimy te prawo porządkowi obrońcy tam wdrożyć. Elegancko, ci dostaną obietnicę niedługo. Oho, tutaj już się nam trochę... Trzeba tą dzielnicę zniszczyć, niestety. Tu też możemy jakieś budynki postawić. Ale to jest do wydobywania. Ile mamy rdzeni? 2. Jak tam wygląda tutaj? To jest jeszcze niezbadane. Mamy 10 Frostlanderów. Może możemy gdzieś wysłać jeszcze ich? Góry. Ale to są materiały tylko tu. Mamy za mało ekip w tym momencie, ale tu są rdzenie. To można by było tam ich wysłać. Tu jest węgiel. Tu są też rdzenie na łące. Trzeba by było poczekać chwilę. Mieszkania są na plusie. Mamy znowu materiały na minusie. Mamy znowu materiały, ale to teraz tak. Możemy zrobić dzielnicę wydobywczą. Że tu jest będzie degradacja. Nie chcę degradacji. Możemy zrobić tak. Żeby tutaj wydobywali materiały. O kurde, czekaj, tutaj też się skończyły? Oho. Też. A trwa burzenie, nie, to jest to co było już... Ja się gubię tu, to już to było co wcześniej przecież było, nie? Dobra, to tyle. Tu jest na plusie. Wypełniono obietnicę Frostlanderzy. Okej. Okay. No i cieszy mnie to bardzo. Teraz jakbym zrobił te maszynowe cykle pracy dla nich. Zakłady pracy muszą utrzymywać maszyny w ciągłej pracy przez całą dobę i dostosować godziny pracy, aby zminimalizować obciążenie robotników. No i łatwiutko. Robimy to. Dobra, tylko dalej tutaj mamy to... ciasny blok. Im się nie podoba. Chciałbym tutaj jeszcze te rzeczy polikwidować, czyli choroby, szpital znaczący spadek, ciasny blok, drastyczny wzrost. Czyli coś co... prywatyzacja alkoholu, nieznaczny wzrost. Dobra, takie malutkie, tu jest chyba większy problem z tego co widzę. Degradacja znaczna, bo tu mamy tylko stan stabilny, niewielka choroba. Tu jest degradacja znaczna, wieża wentylacyjna, trzeba było coś w tym. Czas na odpoczynek? Prace społeczne. Zarządco, coraz więcej osób kwestionuje obowiązujące przepisy dotyczące prac społecznych. Dlaczego wszyscy muszą zajmować się naszymi zwiadowcami? Miasto przeżyło, nasza eksploracja Frostlandu nie jest już niezbędna. Czy ta udręka kiedyś się skończy? Mówi zmęczony młody człowiek kończący swoją zmianę. Prawdą jest, że nie ma żadnego bezpośredniego zagrożenia, ani żadnych pilnych potrzeb. Może powinniśmy rozważyć rezygnację z prac społecznych w mieście. Może teraz brak prac społecznych? Tam brak społecznych. Muszę pracować społecznie. Znaczna degradacja, to ich się nie podoba. Biuro propagandy mam, 11 spadek. No i to mi się podoba. A tu co znowu? Coś zepsuli. Dobra, mamy teraz na plusie tu. Mamy tu teraz na plusie. Tutaj byśmy mogli zbudować... A, dobra, dobra konsumpcyjne przede wszystkim. Żeby nam się tutaj zbierały. Ale moglibyśmy też zrobić magazyn materiałów. I centrum magazynowania też dóbr konsumpcyjnych. O, dóbr konsumpcyjnych bardziej bym chciał. I to możemy tak tutaj umieścić. To będzie elegancko. Będzie pasować. Na pewno. A, ja bym chciał się też dostać... Aha, dostałem się tutaj, tylko jeszcze muszę sobie chyba...
poszerzyć to. Znaczy, nie muszę w sumie, ale chciałbym. Bo tu zrobimy jeszcze jedno wyjście poza miasto, nie? Czy oni tu odkryli te rzeczy? Odkryli. Co tu jest? Stacja meteorologiczna. W tym posterunku prognozowano niegdyś spadki temperatur w Winterholm. Szczyt widać z daleka i jest to idealne miejsce na umieszczenie sygnalizatora, który pomógłby podróżnym trafić do Nowego Londynu. Zwiększa przyrost populacji. Czy ja bym chciał więcej populacji? To jest pytanie. Drogę? No dobra, zbudujmy drogę. Niech będzie. Niech budują. Sesja radnych. O! Czekaj. Tam niech dobudują drogę. Co? Miej a maksymalne ogólne zaufanie. Patrzcie tutaj. Ogólne zaufanie. Czczony. Widzicie? Jak człowiek trzyma ludzi ostrą ręką, to od razu jest czczony. Dobra. Co tam macie, kochani? Szkolenie zwiadowców. Zwiadowcy pionierzy. A ja bym chciał zmienić propozycję i dać władzę. Czekajcie, to jest to. A, tu byśmy musieli. Oddziały. A, poddaj tę ustawę po głosowanie. No, a czemu nie mogę? Czy oni chcą to, tak? Rozumiem. Nie możemy... Aha, czyli oni teraz jakąś dali... Co to jest? Wyselekcjonujemy najlepszych kandydatów i przeszkolimy ich w sztuce przetrwania, aby potrafili dostosować się do każdej sytuacji we Frostlandzie. Poziom zagrożenia się zmniejsza. Mały krok w stronę adaptacji. No dobrze, to jest niby fajne, ale widzę, że tutaj jest dużo przeciwnych. A jakbym chciał kogoś przekonać? Otwarcie na negocjacje. Tutaj bym nie przekonał nikogo. A jakbym to włączył? 56 niepewnych. Nie. Nie przekonam raczej tutaj nikogo. Dobra, no to głosujmy. To jest dosyć fajne, tylko że to chcieli Frostlanderzy, ale... No widać, że... Nasze miasto tego nie chce. Sorki, Gregorki. Przerwa w obradach. Dobra. Patrzcie, jak tutaj ładnie wszystko na plusiku. To mi się podoba. Jak tam droga. Droga budowana. Czyli tutaj będzie więcej ludzi. Jak będziemy dawać znać. A tu jeszcze zobaczmy, co to. Most do Winterholm. Pozostałości starego mostu prowadzącego do Winterholm. Przy wejściu wisi tabliczka z napisem: dalej jest tylko śmierć. Nie wiadomo, czy pozostawili ją jacyś żartownisze, czy przesądni zwiadowcy. Okej. Okay. Tu bym musiał dalej możliwe odkrycia. Mieszkańcy Frostlandu. Ale ja bym chciał... Ja bym chciał rdzenie. Dlatego ja bym chciał tu, o, do doliny na przykład wysłać, cyk, ekspedycję. Moglibyśmy też... Aha, tu nie, bo tu jest potrzeba więcej. Gdzieś potrzeba jeszcze 10? Nie, tu też 25. Bo mamy jeszcze 10. O, tu wymaga 10, tu byśmy mogli, ale tu jest tylko żywność. A tu? 20. Tu jest też 10 i tu są rdzenie. Dobra, to wysyłam ich na dolinie kolejnych. Dobra, i nie mamy teraz tych. Dobra, teraz tak. Panie kochany. Jeszcze 3 tygodnie. Przyznaj głosowanie. Ci nas nie lubią. Teraz tak, moglibyśmy zrobić tak. Bo mogę im udzielić poparcia, mógłbym zebrać fundusze, cyk, od
wchodzi. O! No, Lińczycy zaufanie rośnie. No i elegancko, ci też już mnie bardzo lubią. A, jak zbieram fundusze, to oni odchodzą? Babo. To niedobrze, udziel poparcia. Ale tu przychodzą, dobra. A ja bym tutaj... Domagaj się funduszy. Za dużo, kurde, ten... Zaufanie spada, relacja pielgrzymi. Jakbym tym... Kurze, chciałbym ich wytępić jakoś. O! O, czekaj, bo my teraz znowu nie mamy... Zaczynamy nam brakować znowuż mieszkań. Trzeba by było tutaj trochę porobić tych mieszkań. W tej szczelinie, nie? Znowu zaczyna nam brakować mieszkań. Ciasny blok. Coś by się przydało do mieszkania. Przydział zakwaterowania, to zrobiliśmy. Mieszkanie robotników. Rozrywka. A centra miejskie? Arena walk. Centrum transportu doraźnej. Centrum komunikacyjne. Tu wszyscy to chcą nawet. Stacje emitujące publiczne komunikaty, które umacniają obywateli wierzę w wizję państwa. Materiały, sąsiedztwo, wyrastwa w sąsiednich ulicach. A to tam niepotrzebne. Węzeł kolejowy, wzrasta wydajność. O! To jest całkiem fajne. Spada napięcie. Tu co mamy? Zmniejsza zapotrzebowanie na materiały w sąsiednich dzielnicach. O, to by było dobre. Centrum konserwacyjne. Sąsiedztwo. Zmniejszają się wymagania dotyczące siły roboczej. A tą siły roboczej mamy dużo. Spada wskaźnik choroby. O! To by się przydało. Przy pomoc doraźnej. I to wszyscy lubią. Tak więc to myślę, że sobie zrobimy. Cyk. To. Ci mnie też prawie już lubią. Jakbym nawet im jeszcze sfinansował po prostu. Cyk. O! I patrz teraz. Zredalikuzuj frakcję pielgrzymi. Cyk. O, i 137 osób odchodzi. Co ile mogę to dawać? O Jezu, co 50 tygodni. No ale trochę ich tam odeszło. I ferwor im też spada. To jest też ważny powód. Ale zobaczcie, kurde, ogólne zaufanie ja mam bardzo świetne. Eleganckie. Dobra, tylko że dzielnice mieszkalne bym poprosił. O. Tutaj zbudujemy, bo tu będzie cieplutko. Tu im będzie cieplutko. Co już tutaj popsuliście, chamy wy? Przebrzydłe. Dobra, tu wszystko na plusie, tylko mieszkania trzeba. No podoba mi się, podoba mi się. Co tu się dzieje? Jenny V. Reid, 19 lat, kucharka. Pakuje rację. Najdrożsi zwiadowcy z drugiego plutonu, nienawidzę was. Wszyscy są wami zauroczeni, ale mnie nie oszukacie. Widziałem, jak na mnie patrzyliście, kiedy mijaliście mnie kiedyś. Rozmawialiście ze sobą w tym swoim żargonie, żebym nie mogła was zrozumieć. Mam nadzieję, że ten domowy pasztet będzie wam smakować. I udanej eksploracji z pełnymi gaciami. Haha! O nie! Rzuciła im do pasztetu na przeczyszczanie coś chyba. Pozwalasz ludziom na wysyłanie podarunku dla zwiadowców. Niektórzy żywiący od nich urazę mieszkańcy mszczą się. Prędkość badań została delikatnie zmniejszona. O kurde. Srakej ten spowodowali. Gnoje. Ech. Tak to jest. Nie wytrzymasz tutaj z nimi. Dobra, ci jak tutaj mają to? Właśnie, bo tutaj, bo ja bym chciał tutaj tą dzielnicę mieszkalną to tutaj na dole zrobić, bo tu jest ciepełko. I tu byśmy... O, czekajcie, jeszcze nawet możemy tutaj... Cyk. A, tutaj bym musiał sobie powiększyć
Dobra, cyk. Tu na dole zrobimy tą dzielnicę mieszkalną. Tą zlikwidujemy później. O, ci też, proszę bardzo. Społeczność kolonisty, tych wielu ludzi, którzy wspólnym celem jest kolonizacja. 5000 członków. Bo tu można było nawet zwiększyć jeszcze. Tu bym nawet mógł zrobić jeszcze magazyn paliwa. Gdzieś. Też jest paliwko? Dzielnica wydobywcza. Tak. Ja bym mógł tutaj na przykład zrobić... Gdzie to jest? Centrum magazynowania paliwa. No powiedzmy, że... Tutaj zrobimy. Dobra. Kurde, wygląda na to, że wszystko ładnie prosperuje. Wszystko ładnie tutaj nam idzie. Rozdział trzeci rozpoczęty. No ładnie. Sesja radnych. O. Czy oni znowu coś chcą przegłosować? Co oni? Cykle pracy maszynowe. Degradacja spada. Nieznacznie. Muszą utrzymywać... Wymóg siły roboczej spada. Kurczę, nie jest to mi takie aż potrzebne, aczkolwiek... Czemu nie? Bez żadnych tam przekonywań ani niczego. Po prostu... To przejdzie jak najbardziej, nie? Dobra. Łatwo. Przegłosuj co najmniej 20 praw w jednej rozgrywce, dostałem achievement. No i proszę bardzo. 40 ciepło, to właśnie. Tylko, że jak zbudujemy tutaj, to tego ciepła oni nie będą wcale potrzebowali tyle. Cyk. A jak później zburzymy tu. Co my tu mamy? Ciasny blok i wieża strażnicza. No właśnie, ten ciasny blok byśmy mogli zburzyć. Wtedy. Aha. 12 ludzi w ten bez... Znowu coś chcę przegłosowywać, radni? Kurna, dajcie mi coś też przegłosować. Co? Dobra, jak to wygląda? Tutaj znowu nie ma mieszkań. Znaczy znowu, w sumie to dalej, nie? Ale moglibyśmy tutaj powiększyć to. O, tutaj jeszcze schronienie jest. I w sumie to tutaj... Ej, czekaj, bo ja jeszcze tutaj widzę pewien potencjał. A nie, tutaj byśmy mogli po prostu... Dobra. A to jakbyśmy tutaj mogli rozszerzyć. A nie, tutaj już jest mieszkanie po prostu. Tutaj. Dobra, zróbmy to tak. Zróbmy to. Ci jak tam? Zmobilizuj. Proszę bardzo. 31 dołącza. Przyznaj głosowanie, złóż obietnicę, nie. Co jest dalej tutaj? Nie, tutaj nie chcemy, tutaj chcemy, tylko że to trochę trwa. 41 tygodni zanim... Bo chciałbym tą frakcję, kurna... No... Później możemy na przykład im potępić. Stracą członków i potencjalnie miejsce w Radzie, no właśnie. Opuszczony posterunek górniczy ulega wyczerpaniu. Który? Mówicie o tym? Brak dostępu do złoża. O! No dobra. Złoże wyczerpane. To mogę jakoś zniszczyć, czy coś? Czy jak to wygląda? Nie, to chyba po prostu już nie, nic tutaj nie ma, nie? Dobra, zobaczmy teraz, czy my rdzenie jeszcze będziemy mieli. Potencjalna osada. W tej ogromnej kopalni z zarządzaniem do przetapania produkowano stal, która służyła do budowy pobliskich generatorów w imieniu Imperialnej Spółki Badawczej. Niegdyś we wnętrzu maszyny oraz pod nią żyły tysiące ludzi, ale to tylko niewielka ich część zdołała dotrzeć do miasta Nowy Londyn.
Kapitan wysłał tu załogę z rdzeniami w celu założenia posterunku. Nie ma po niej ani śladu, ale są tu rdzenie i liczne możliwe do odzyskania komponenty. Możemy zabrać wszystko do miasta albo ponownie uruchomić piec hutniczy. A co to z kopalnią? Pomogły w budowie generatora i posłużą nam ponownie. Będą materiały wtedy zbierać. Kurda! Albo cztery rdzenie. Nie no, zróbmy kopalnię. Połącz drogami. Ale tu bym musiał zrobić... Nie, tu mam w sumie tą. Tu mam tą. I tu zrobimy. Cyk. Dobra. A tu? Wichrowe wrzosowisko. Ta część doliny smagana jest lodowatymi wiatrami. Korzystając z naszych najstarszych map, zwiadowcy znaleźli zakopany pod śniegiem plac budowy generatora. Ale pozostało tam niewiele przydatnych rzeczy. Na terenie znajdują się złoża surowców, ale są zbyt trudno dostępne, aby miasto Nowy Londyn mogło się z nich jakiś pożytek. O, wróć później. No dobrze, jak później, to później. Tutaj co jest? Baza Fortitude. Wyprawa Rowetta, możliwe osadnictwo. Opuszczona baza witana znakiem Fortitude zawiedziła się dach laboratorium, w którym naukowcy badali przyczynę mrozu. Sale szkoleniowe wyszły jednak z tego bez szwanku, podobnie jak sprzęt wykorzystywany do nawiązywania kontaktu z innymi miastami, dysponującymi generatorami. Możemy zabrać wszystkie zachowane zapasy z powrotem do Nowego Londynu, albo możemy je zostawić, dzięki czemu ponowna aktywacja bazy będzie mniej kosztowna. Zbierz zapasy i tu są znowu... Zostaw... Uruchom i lepiej wyposaż zwiadowców na nadchodzące wyzwania. Posterunek, który pomoże w eksploracji... Kurna. Później. Kopalnia, oje! No i tutaj łatwiutko będzie. Tu byśmy zrobili drogę, na razie w ten sposób. Do tego, cyk. Dobra. No i elegancko. I to mi się podoba. Tu znowu coś zepsuli. Naprawmy to. A, tu się skończyło żarełko. Niedobrze. Jak to tu w ogóle wygląda? Dobra. Czyli żarełko też zaczyna być problemem. Ale z żarełkiem to my możemy zrobić tak. Tu coś jeszcze jest. Rozbierz stację na części. Aha. A, nie, to jest ten z Hot Spring. To na razie nie. Ale my moglibyśmy też otworzyć na przykład tutaj kolonie. 10% wydajności albo tutaj wieloryba. Posterunek żywnościowy. To by nie był głupi pomysł. Ja myślę, że tu możemy zrobić. I połączyć to drogą. A dobra, niech będzie tu. Ja myślę, że tutaj sobie zrobimy kolejną osadę z żywnością. Bo żywność zaczyna być niejako problemem tutaj. Co tu się znowu dzieje? Niezłomni rozpoczynają wiec. No i proszę bardzo, i to mi się podoba. Oddziały zmobilizuj, bo to jest potrzebne będzie. Ale tutaj... Coś mi się skończyło, żarcie mi tutaj się skończyło chyba, nie? Też. A, to teraz wszystkie dzielnice z żarciem się teraz kończą. Trzeba by było też szklarnie zrobić. Zasoby. Zbadać. I tu cieplarnie, o. Teraz tylko które? Na bioodpady. Produkcja żywności, choroba lekko wzrasta. Zapotrzebowanie. Tutaj mniejsza siła robocza, ale też żywności mniej. Degradacja lekko wzrasta. Chemiczna.
ale też mniej siły roboczej. My mamy dużo siły roboczej, teoretycznie. Ja bym chciał te na bioodpady. Zrobimy. Niech będzie. Cyk. Opracujmy to. Dobra. Moi mili państwo, moi mili państwo. O, jeszcze tu coś zepsute. Cyk. Bo widzę, że... No, żarełko nam strasznie nie dopisuje. A gdzie było to źródło niekończące się? Nie, to jest to! Tu nie burz tego! Nie! Jak można to anulować? Dobra, ta dzielnica, gdzie był ten? Dobra, może postawimy ją jakoś bardziej rozsądnie. I przecież tutaj byśmy mogli, kurczę, wybudować... czemu ja to zrobiłem? Czemu ja to zrobiłem? No właśnie. Buduj dzielnicę, tylko tu byśmy musieli zrobić nie dzielnicę mieszkalną, tylko spożywczą. Właśnie, tylko może tutaj bardziej by trzeba było w tą stronę iść, żeby to przytuliło się do tych dzielnic mieszkalnych. No, i tutaj byśmy wtedy te głębinowe zbudowali do żarcia. Tu też jeszcze mamy miejsce na wydobycie materiałów, jakby co. Dobra, moi mili państwo, moi mili państwo. Tymczasem, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczyska już niedługo w kolejnym odcinku. Nara!